W dzisiejszym odcinku będziemy pokazywać nasz gaming room. Tak, będziemy pokazywać gaming room, który jeszcze nie jest dokończony. Jak chcecie... Jeśli chcecie się zapytać, skąd mam taki wysoki level, 199, to mam stąd, patrzcie. Idę sobie do tego jacuzzi i patrzę, o, będzie, tu jest ta dźwignia, kliknę sobie w nią, bo nie widziałam, co się stanie, a tu nagle się level mi nabił. No i ten, no i mam już 200 i w ogóle 2100 no i tyle, ale przejdźmy do gaming roomu. Tutaj jest znak Minecrafta, tutaj są nasze twarze naszych skinów, mój jest za tymi schodami. Tu jest znak, napiszcie w komentarzach, co to jest za gra. No tak, tutaj jest właśnie, tu jest telewizor, Olek to robił. Nie wiem, zrobimy jakiś inny, no, ale... No tutaj jest właśnie monitory, czy są... Będzie lepszy. Będzie lepszy jeszcze gaming. I tutaj są nasze główki, niedługo będzie czwarta główka. Niedługo będzie czwarta. To przejdźmy do makiet. Dobra? Makiety... Jeszcze tutaj musimy pokazać widzom. Tak, tutaj. Makiety zaraz będą. Tutaj jest ten, no i w ogóle takie coś. Dobra, to przejdźmy do makiet. Tutaj jest wioska. Wioska, a tutaj jest Steve, który się na nas patrzy. No to jest właśnie ten, to jest pluszak. Franka. To jest pluszak, którego tam wymyśliłem. Tu jest ten monitorowany, bo nikt tu nie może wchodzić. Tu jest niebo, kowal, słońce. Tu jest kowal, a tu jest lawa. No lawa to coś. Bo zapalało się nam. No. Tu zrobiliśmy z... Tu jest słodeczko. Tu są domki. Ej, powiedzcie, czy macie Mindfucka, jak na to patrzycie, widzowie. Ej, no ja mam. No? Wygląda jakby to był normalny glowstone, taki stojący tak, że nie są trzy, tylko jeden. No? Hehe, śmieszne. Ej, ale jak długo się na to napatrzyłam, to już tak mi się nie wydawało. Tutaj jest makieta nocą, czyli ta sama wioska po prostu, tylko trochę zmniejszona, fajnie wymyśliliśmy. Tutaj jest księżyc. Fran, suń się. Suń. Jest też lawa. Suń się, Fran. Wsuń się, Fran. Co ty zrobiłeś? No zniszczyłem przez przypadek. Weź to. A tu jest niby portal. No. Bo tylko gdy przechodziliśmy, to wtedy od razu nas tepało, a nie, że musieliśmy zaczekać, dlatego go zniszczyliśmy. A widzowie, tutaj będzie jeszcze Nether, pokażemy wam w następnym odcinku. End, Franek. No ale tu będzie Nether. No ale tu jest Nether, Franek. No ale tam tu jest Nether, jak zwykle, tylko my tu możemy wchodzić. Bo to my to tutaj budowaliśmy. Jest, jak portal, coś nazywa, forteca. Tutaj jest przejście. Nether. Jest przejście. O, nie wiedziałem o nim. Mówię. I jak widać, można postawić tu wodę. Nie, tak jak w Netherze. No i to jest nasz gaming room. Pokazujemy coś jeszcze, Franek? Nie wiem. I tak w ogóle nie wiem, skąd wzięło tu się tyle pochodni i kowadeł, bo ja wtedy nie grałem, kiedy to się znalazło. Tam jest mój pokój. No to Tobiasz cheatował. Aha, to Tobiasz cheatował na kreatywie? No oni wszyscy cheatują. Aha, to szkoda. Znaczy ja część pochodni tu dałem, bo zbierałem tu węgla, jak wykopaliśmy to tyle, bo no, węgla to... Tutaj... A tu jest dziobak, widzowie, tu jest dziobak. Tak, tu jest dziobak. No i fajnie. Tutaj jest levelowe jacuzzi. Dobra. To coś jeszcze, Franek, pokazujemy, bo ja wszystko pokazałam. Nie, to wszystko. Dobra. To powiedziałby, to był taki krótki odcinek, tylko 5-minutowy. No i właśnie tak. No to było. Budowaliśmy to bardzo długo, zbieraliśmy surowce też długo, dlatego tak długo nas nie było. Pa!